Te biegi ultra mają coś niesamowitego w sobie. To nie jest bieg na 10 kilometrów, gdzie za pół godziny jesteś na mecie. Tyle rzeczy, które przez ten czas możesz doświadczyć, jest niewyobrażalne. Ból prędzej czy później się pojawia. Ale to dobry ból. Trzeba się z nim zaprzyjaźnić, zaakceptować, a będzie twoim sprzymierzeńcem. Parę startów już mam na swoim koncie. Również start w Mistrzostwach Polski, na których zajęłem 18 miejsce, plasując się tuż za elitą krajową. Także nie będzie to mój pierwszy bieg tego typu. Z jednej strony ma to być zabawa, fun, z drugiej strony jednak jest to rywalizacja i zawsze gdzieś tam chcę dać z siebie maksa. Chciałem również poznać całą trasę biegu przed zawodami, żeby nic na tej trasie mnie nie zaskoczyło. I było to dobre rozwiązanie, bo jak się okazało, trasa ma kilka punktów niespodzianek, które mogły mnie zaskoczyć, gdybym ich wcześniej nie poznał. Jeżeli chodzi o kilometraż przed zawodami, to są różne teorie na ten temat. Jedni twierdzą, że swoje trzeba wybiegać i robić tych kilometrów naprawdę dużo. Inni twierdzą dokładnie odwrotnie. Uznałem, że obie skrajne tezy wyeliminuję i po prostu będę robił tak, jak organizm mi podpowiada, zachowując umiarkowaną ilość kilometrów, żeby jednak organizm się przyzwyczajał, ale z drugiej strony, żeby był w stanie się regenerować i znosić trudy treningu. Pomysł na start w biegu Kreta zrodził się tak naprawdę parę lat temu, kiedy to kolega wspomniał, że taki bieg odbywa się u nas na terenie. Początkowo plan zakładał jedynie, żeby wziąć udział w tym biegu i go ukończyć. Dopiero z czasem i postępującą formą pojawiła się perspektywa, żeby jednak coś w tym biegu powalczyć o czołowe lokaty. Dlaczego Kret? Stary, jak masz kiełbie we łbie i dowiadujesz się, że ludzie biegają po 100 km i więcej, to mówisz: ja też tak chcę. Jaki jest plan na Kreta? No, wygrać i zrobić rekord trasy. Ale tak poważnie, no, dać z siebie wszystko, no i spróbować jednak na to podium się załapać. Myślę, że ilość bodźców i możliwość doświadczenia tak dużej ilości skrajnych emocji jest tym, co przyciąga ludzi do tej dyscypliny. Thank you.
jak poszło? Do 110 km udało się utrzymać fantastyczne tempo biegu i jednocześnie liderować całemu wyścigowi. Później niestety przyszedł kryzys. Tempo dość wyraźnie zmalało. No, już nie udało się utrzymać przewagi nad chłopakami. Niemniej jednak przewaga była na tyle duża, że udało się dowieźć trzecie miejsce do mety. Na ten mój mały sukces nie tylko ja pracowałem. Nie byłoby to wszystko możliwe, gdyby nie mój dzielny support, który jeździł za mną od punktu do punktu, Basia i Marcin. Ludzie, którzy pojawili się na trasie, żeby przebiec parę kilometrów ze mną, szczególnie te ostatnie kilometry, gdzie już naprawdę było ciężko. No i informacja, że dużo ludzi śledzi, obserwuje, dopinguje, pcha tą kropkę, działało naprawdę motywująco. No i co dalej? Jadąc na start, mówiłem, że jeżeli uda się wywalczyć dziką kartę, no to trzeba będzie z niej skorzystać. W trakcie biegu mój entuzjazm zdecydowanie zmalał, jeżeli chodzi o ten pomysł. Natomiast teraz po biegu jednak myślę, że należy z tego skorzystać, że ma się tę możliwość zrobić coś szalonego. Dawaj, dawaj! Brawo. Puścić z nim nogę. Jak do tego doszło, nie wiem. Że ja się tu znalazłem. Andrzej Drwal-Ligienza, który widać nie jest. Zapraszamy panie Drwal. Jeszcze raz. Straciłeś swoją szansę, a tak się stało. Andrzej Drwal-Ligienza, trzecie miejsce na majątku. Brawo! No, drugie miejsce, Cezary Klincewicz. On ma wyższe. Drugie. I zwycięzca, rekordzista trasy, nowy czas 17 godzin, 17 minut. Poprawił rekord Piotra. Piotr.